Za tobą pierwszy mecz w Drutek z Bytowi. Jak odczucia? Bo chyba nie miałeś zbyt wiele pracy w tym spotkaniu. No dzisiaj tak się ułożyło, że nie było dużo pracy. Dobrze. Koledzy z pola mi pomogli, także cieszę się, że tak wyszło. Cieszę się, że mi pomogli. Może w przyszłych meczach ja pomogę coś. A jak przebiega aklimatyzacja w Bytowie? Jak przebiega aklimatyzacja w drużynie? Myślę, że w porządku, że chłopaki są otwarci i jakoś nie mam większych problemów z tym, myślę. A jak się podoba miasto, jak się podoba Bytów? Jeszcze ciężko powiedzieć, bo na razie tylko mieszkanie i stadion wiem, gdzie jest i jak dojechać do jakiegoś sklepu, a tak to nie zwiedziłem, bo zmęczony jestem po treningach. Tak, a ty masz tylko 1,82 m wzrostu, jeżeli dobrze sprawdziłem. Tak, no to, tak to i tak, nie jesteś zbyt wysoki jak na bramkarze. No nie jest to. Wszędzie mi to wypominają, ale jakoś się trzymam, no i mam nadzieję, że będzie dobrze. A przy tym trudna rywalizacja, masz o miejsce w bramce, Mateusz Oszmaniec, Michał Szeromnik, na pewno nie będzie chyba łatwo zająć tego pozycji. Zdaję sobie z tego sprawę, no wszyscy trzej chcemy na pewno bronić. No ale to taka konkurencja tylko wpłynie dobrze na drużynę, bo będzie bronił najlepszy, prawda?